Dzień dobry, ja jestem Nerwarian, a to będzie Sejuani z PBE, czyli serwer testowy oczywiście. Ta Sejuani wejdzie na serwery 2 maja. Tak jest, 2 maja powinien być patch, czy tam 3, przepraszam. 3 maja i ta Sejuani będzie... Tylko od razu trzeba wspomnieć, że niekoniecznie będzie w takiej edycji, może się tam pozmieniać jeszcze, ale zmienili jej pasywkę, W, E i R-kę, także no, można śmiało powiedzieć, że to jest rework. Mocny, mocny rework i moim zdaniem z tych trzech, które są zreworkowane, czyli Sejuani, Maokai i Zac, to jest najfajniejszy rework. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Nagrywamy na streamie, że ludzie się ze streama witają i lecimy. Kciuka proszę zostawić, suba jak ktoś jest nowy i życzę miłego oglądania oczywiście. I teraz, co tu się podziało? To bierzemy, dobra. Na początku, pasywka. Jak mogliście zauważyć, albo nie zauważyliście, patrzcie na to. 160 armoru i 160 metrów kredytu. Nasza pasywka działa tak, że co 15 sekund, jeśli dostaniemy obrażenia, to dostajemy pasywkę, która daje nam armor i metrów kredytu. Bardzo dużo. Tylko, że ten armor i metrów kredytu działa tylko przez sekundę. Później z poziomami tam chyba 7 i 13 zwiększa się to do 2 sekund i do 3. I jeśli się poruszamy tą Sejuani, no to te 15 sekund jest trochę no, zmniejszane, prawda? Tak to działa i mamy również coś takiego, że jeśli ktoś dostanie stuna od nas, to dodajemy 15% jego maksymalnego HP. Jest ograniczenie na monstery, czyli na potworki w dżungli. Także wydaje mi się, że będziemy zaczynać z E, ale to oczywiście później jeszcze powiem. I tutaj z poziomami też to się zwiększa, później z 20% 25%, też chyba na 7 i 13. I tyle jeśli chodzi o pasywkę. I tutaj tą pasywkę jeszcze można triggerować atakami albo spellami, więc... Tak to nam wygląda. Oczywiście to się w grze wyjaśnia, o co chodzi dokładnie, jeśli nie zrozumieliście. Q jest identyczne, tu się nic nie zmienia, po prostu dasz do przodu. W jest trochę inne, bo machamy najpierw z przodu do przodu, dajemy trochę obrażeń i dajemy frosta, o czym za chwilę. I później mamy, zadajemy obrażenia przed siebie, coś jak Etarika bym powiedział po prostu. Przypomina Etarika bardzo. I też zadajemy właśnie ten frost. I teraz wziąłem E na pierwszy, ponieważ daje to stuna, a ten stun właśnie triggeruje naszą pasywkę, dlatego wydaje mi się, że to będzie najlepszy wybór. Tak myślę, że tak mi się wydaje przynajmniej. Chociaż tak teraz robię to tak nie najlepiej. No, wcześniej zaczynało się z W, ale to W nie wydaje mi się, żeby miało sens po prostu. Czy ja chcę tak zrobić? No nic, chcę tak zrobić. To było to W, ten taki to puszczenie, nie wiem jak to nazwać. Cios do przodu? Nie mam żadnego pojęcia jak to nazwać. I działa ogólnie tak, że to W nakłada te staki z Frosta, co jest oczywiście pod E. Na początku zadajemy troszkę obrażeń, a później ten jeszcze więcej obrażeń i dajemy Frosta. I dajemy tego Frosta dwa razy, mamy 20% obrażeń więcej na monstery, czyli potwory w dżungli. Wiecie, tak działa W. Tak jak przed chwilą można było zobaczyć. Teraz to E, pasywnie, no, to jest właśnie ten frost cały, także 4 staki trzeba wbić i ktoś dostaje frosta i podczas tego jak mamy frosta, to z E możemy zastunować. No to czyszczenie dżungli nie wygląda tak cudownie dla mnie jak na razie. Ale jakoś daje radę, okej, okay, weźmiemy Q na trzecim, tego redę jakoś weźmiemy. Także pasywka to jest ten frost, tak jak powiedziałem, i aktywnie, jeśli ktoś ma 4 staki, to zadajemy, rzucamy E i to daje stuna na przeciwnika po prostu. I no ten stun oczywiście nam się z naszą pasywką sumuje. No, ma synergię po prostu, tak powiem. I tutaj mamy 10 sekund, jeśli chodzi o frostowanie przeciwników. I z levelami to też się zmniejsza. I tam chyba 7 i 13 level jest 9 i 8. Czyli na samym końcu mamy 8 sekund tego frosta, będziemy mogli włożyć. Nie jestem pewny, czy mogę tutaj zrobić te golemy w sumie. Spróbujemy. Najpierw będę uciekał. Przekonamy się. No, wydaje mi się, że nie bardzo. W ogóle ten E ma strasznie śmieszny mały cooldown. Ale tylko raz... O cholera. No nie bardzo ci mogę pomóc, kolego, mam 100 HP. No trzymaj się, miło było poznać. Dobra, że ja nie padł od tych golemów. Taki wart. Po co straszywałem? Nie, przestraszyłem się, że jakoś uda mu się mnie zabić. Mój błąd, niepotrzebnie. Musimy tak. Pyk. Pyk. I ta R-ka. Ta R-ka jest, moim zdaniem jest trochę słabsza. Działa tak, że teraz rzucamy tylko w jedną osobę. Rzucamy w jedną osobę, jeśli się przyczepi, to zostaje w tym miejscu i daje stuna na sekundę dla tej jednej osoby i po tym tworzy takie AOE, które spowalnia i po tam krótkiej chwili
Po 2 sekundach zadaje znowu magiczne obrażenia i spowalnia na 3 sekundy. Tak to działa. No to oczywiście na 6 levelu tam zobaczycie, jak to działa. To, no to ulti moim zdaniem jest trochę słabsze niż wcześniej, no bo tam to jednak było... No było silne, kurde bele. To jest takie... Niekoniecznie jakieś świetne bym powiedział, po prostu. Mogę się wbić tego? Nie no, miałbym strzała raczej. Stun? Ale musisz go zabić. Okej, okay, no nieważne. Szkoda, że ten łańcuch nie siadł. I czy ja maksuję E czy W? To się zastanawiam. Nie no, chyba E maksuję. Stun jest dłuższy, no wezmę. Tego nie rozpinałem właśnie wcześniej, co ja powinienem tutaj w ogóle maksować. No więc bardziej mi chodziło o pokazanie tej postaci. Odpaliłem sobie na chwilę ją na tym, na sandboxie. Jest spoko. Ale nie pomyślałem, jak ja będę nią dżunglować w ogóle. Czy ja mogę tego bota jakoś skankować? Zaraz tam podejdę w sumie. Strasznie mało obrażeń zadaje ten pierwszy strzał. Strasznie mało. Z tego W. No bardziej chyba są po to, żeby dawać stacka, co nie? Ten pierwszy, no coś tam więcej już robi przynajmniej. Raczej bardziej to W, tak jak powiedziałem, jest po to, żeby dać stack. Kupiłem 2 kontrolery? Nie. Gdzie te chłopaki poszły? Ja może poszły, bo chciałem ich zabić. No nic. Lodowa rękawica. Wziął mi tego. Grąpa, kiedy on tutaj był? To mnie zdziwił. Stun, pyk, pasywka. Czy na tych małych też możemy? Okej, okay, na tych małych nie możemy w ogóle dawać tego frosta, okej. Okay. Frost działa tylko na lercz miniony i na czempiony. No dobra. Lercz miniony i jeszcze te niewielkie, czyli na smoka pewnie też. Na te małe nie działa. Okej. Okay. Wezmę. Czy ja chcę iść na jego reda? No właśnie, nie wiem. Chyba nie bardzo. Spróbuję mi da skankować jakoś. Może tym razem mi trafi tym łańcuchem. Dawaj. Come on. Musi siąść. No nie. O, martwy. Niestety. Dobra. Trochę inaczej muszę przyznać, że działa to Sejuani. Czy trochę inaczej? No totalnie inaczej. 4 umiejętności zmienili. Ciężko, żeby w sumie nie działało inaczej. Jest inna, bardzo inna. I w sumie bicie tych 4 staków to nie jest takie hop-siup, jak teraz tak patrzę na tych gankach. Danie tego stuna, żeby ta pasywka, która jest silna bardzo, zadziałała. Na topie problemy. Ty, Graves jest na topie. Ty, to ja idę na jego reda. Mogę śmiało to zrobić. Dobra, mamy tą R-kę. Ten pierwszy kontakt nie zadaje tak dużo obrażeń. Ten drugi trochę więcej. No i slow jest całkiem przyjemny niby. Mamy 6 level, mamy cały czas 1 sekundę. No tak jak mówię, na 7 levelu powinno się to zwiększać. Tak jak z Gangplankiem, co nie? O cholera, jasne, się rozpędził. Niebezpieczny, czarnoskóry facet. No, spróbuję go zabić. No, chyba, że zrobi kwadrę na mnie, co? Mam smite, a będę miał flashę. No, co może pójść nie tak? Prawda? A masz reczkę sobie pokazać, o co chodzi. A czemu nie dałem stunu od razu? No więc muszę tak zagrać. Padnie od reda. Yep. Nie zadeganałem od razu E, jak miał stuna, nie wiem czemu. No chyba nie powinienem tego zabierać w sumie. Ale mogę. Mam wrażenie, że się lepiej czyściło tą Sejuani wcześniej. No. Na sandboxie jak grałem, to się strasznie jarałem tą Sejuani, ale tak w grze nie jest taka super, mi się wydaje, kurczę. Nie jest taka super, super. Wezmę sobie pod AP-ją zrobię, żeby było zabawniej. Ale pewnie lepiej ją robić pod tanka, tak myślę. Także tutaj się proszę nie sugerować, jeśli chodzi o build Sejuani, to są tylko takie dla beki. Na shortów. Attack speed po to, żeby szybciej dawać frosta? Nie, no chyba nie ma sensu. Myślę, że jakaś maska. Nie wiem, zobaczę w sumie. Iść do Dariusa muszę. 32 do 54, ulala. No niezbyt.
Blue Buff. Czy ja chcę oddawać Blue Buffa? No nie chciałbym oddawać Blue Buffa. A chyba jestem zmuszony. Jak zdąży, to weź. Nie, no wiesz. Wiesz. Wiesz, śmiało. I ta pasywka też jest co 15 sekund, więc na każdego mnie no się nie ten. Nie zdąży naładować w sumie. Więc nie jest taka cudowna. Nie dla psa. Botlane, zapraszam. Będzie fajnie. Botlane, zapraszam. Takim cudem. I botlane jest bliżej, szybciej niż mój. Jezu Chryste. Come on, zabijcie go chociaż. Dobra. Double kill. Może być. Nie wiem, jakim cudem ich botlane był szybciej niż mój, no ale dobra. To było trochę dziwne. Weźmy sobie, powiedzmy tak. To sprzedam, weźmy buta. Tak zrobimy. Kurczę, no naprawdę mam teraz takie... Drugi raz myślę na temat tej Sejuani, nie jest taka świetna. Na sandboxie jak odpaliłem, to super kurde bele. A tak w grze... Bezstrzałowa troszkę. Trzeba 200 resistów, pasywka. To działa tylko przez 2 sekundy. Tak jest, teraz są 2 sekundy. Ten but też ciężko trafić. Mogę stuna. Czemu nie mogę zagrać? Aha! Dobra, coś mi się pomyliło. To mogę dopiero zagrać, jak będę miał Frosta. Ha, kurczę, no jednak... Jednak nie podoba mi się to Sejuani, no. Czyli to, co powiedziałem na początku tego filmu. Jednak muszę to chyba wycofać, te słowa. Zanim ja tego Frosta i wbiję, to mija dużo. Niepotrzebny flash. O! Ściągniesz go? Nie. To ma małe obrażenia. To też ma małe obrażenia. Fajna jest ta pasywka niby. Ale reszta jest taka... strzałowa. Jednak by się odwiedziało, Sejuani. Jednak nie jest super. Zapa moje słowa. A ten Frost nie wchodzi na moje miniony. A szkoda w sumie, że nie wchodzi, bo można by za pomocą tego szybciej trochę czyścić niekiedy miniony po prostu. To kosztuje tylko 20 many. Idę. Masz ulti, masz. Aha. Dawaj, zabij ją. Dobra, okej, może być. Może być. Przeliczniki. To jest w ogóle pod HP, to jest pod AP, to jest pod AP. Ja zrobię maskę na pierwszego. Tak myślę. Nudniejsze niż przed zmianami, no. No. Chociaż wiadomo, że trzeba by ją zobaczyć na normalnym pingu, bo to też jest inna gra totalnie. Przyniosę tutaj. Nagraj o Orianie i Kha'Zixie. A co mam nagrać? Mają nowe skiny. I tylko tyle. Na fanpage'a wrzuciłem te nowe skiny. Jak kogoś interesują. No też jakoś tak super szybko nie czyści. Chyba jednak ten item pod HP jest lepszy niż ten AP. To jestem tego w miarę pewny nawet. Stun jest na 2 sekundy. Tak, to jest not bad w sumie. Tylko zanim ja wbiję te kurde 4 staki, to jest takie szybkie. Że moi male sojusznicy wbijają Frosta. Będę musiał to sprawdzić. Będę się musiał przyjrzeć. No, jeszcze jeden. No okej, no double kill, ale... Nie wiem, kurde... No jednak nie jestem przekonany. Tak się zajarałem na nią, jak graliśmy na sandboxie. Sobie ją sprawdzałem, ale w grze jest taka... Taka mech. Dobra, pasywka mi weszła. Ajajajajajajajaj, szkoda, że nie mogę mnie zabić. Czy jego? Co on był taki szybki w ogóle? Czy nie gra? O, jak to się nazywało?
Storm Raidera. Dobra, taki niech weźmie. Niech mnie uleczy troszkę. Trinity Force. Na to? Nie, nie, nie. Zresztą już to chyba czytałem. A, 1,5 sekundy cooldownu. Ma to niby. Ale nie użyjesz tego jakoś za szybko, no bo nie wbijesz tak szybko staku na dwie osoby, co nie? Rip. Fajnie, że to jest taki mały cooldown, ale co z tego, skoro nie możesz dwa razy wbić frosta w jednego gościa, bo 8 sekund trzeba odczekać, co nie? No, nie wiem, czy chcę coś robić w sumie. Nie, never mind. Cofnę. Pyk, maseczka. I tu bym zagrał, kurde, nie wiem co właśnie. Zrobię tak. O nie, 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 nie. To chciałem wycofać. Zagram sobie ten sposób. Ninja Tabi. Ja czekam, czy Ninja Tabi jakoś znerfili? Nie. Ładnie. Come on, przed maszyn. Wycofa się Riven? A, musi się wycofać. Kupienie tego AP itemka było głupie. Zdecydowanie jest to słaby pomysł. Tego nie polecam, od razu mówię. Mogę smajtować. Czy on bierze mi Rieda? Co ja wziął mi. O, okej. Padł od tego. To było strasznie głupie z jego strony. Jeszcze mi wszedł kolosus akurat. Nie wiem, jednak mi się... No nie podoba mi się to serwowanie. Nie wiem. Trzeba będzie pograć na normalnym pingu. Może coś jeszcze mi się bardziej to spodoba. No nie wiem. Upsi. Może bym zrobił Tarakana. Pewnie nie widzi, co? No, mam Dariusa i Thresha. No i co? No i przeżył. A masz. No i 150. No nie wiem, jak je złapać. To jest drzwi skiowa. No i... No co? Nie doleczyłem skół. Jak aktywowałem Krosusa. Teraz się zastanawiam, jakby było, jakbym zrobił taki full tank z Sejuani. Może to by było... No lepsze chyba by było. Na pewno trzeba ją full tank robić, tylko... Co jest plusem Sejuani, się zastanawiam. Jest niby ta pasywka, tylko że ona trwa 2 sekundy tylko. Ten damage też jest całkiem przyjemny, ale zanim wbijesz 4 staki, taką sejuani. Chociaż w teamfightie w sumie, jak się tak bijesz cały czas golem na golema, to ona będzie wchodzić niby. Ale trzeba pod golema zagrać 100%. Ten AP build jest bez sensu po prostu. Do tej pani trzeba iść, halo. No bo musi paść. Wow, co? O, dobry damage. A jednak AP Sejuani jest super. Double kill, no to jednak jest super postać. Wow, nice. Jednak zawodowa. Nie, no nie podoba mi się. Mimo, że sobie triple robię, ale... Nie jest fajna. Tylko chciałbym zobaczyć jeszcze pod full tanka po prostu. Może sobie jeszcze zagram raz tą Sejuani po prostu i na tanka ją zrobię.
Że tam pod Cinder Hulka, jakieś Dead Man's Play, coś te sprawy. Jego red stoi, z tego to się orientuje. O, panie, pójdź mnie. Na tym kolosus to nie za wiele dał. Dobranoc, miło było poznać. O, ma 14 level, podczas gdy ja mam 12. O. A to sadżowanie poprzednio przynajmniej jakoś mogę tak w miarę sprawnie farmić. No to tak nie do końca, niestety. Tamto odpala sobie W, dawała E i czyściłeś sobie. Tylko teraz dajesz Q, dajesz niby W. Ale nie czyścisz aż tak szybko. No nie wiem. Więc że czat podzielony. Niektórzy mówią, że lepsza niż stara, niektórzy mówią, że gorsza. No nie wiem, kurde bele. Ciężka decyzja. Czy to się mi przyda? Może być fajne w sobie. Ale spodobałem to tego raczej. Nie zadaję z R-ki. Nie no, ten damage jest niezły w sumie z R-ki w sumie. Czyli smoka. Co jest najważniejsze? Riven Lucian. No, to niezbyt. Darius wyszedł? To jest. Upsi. Adi. Dzięki. No tak średnio bym powiedział. No zapraszam pod turret. No. Widzę, że przyjął zaproszenie. Dobra. GG, well played. Koniec. Chyba można dać miał FF. Czemu Darius nam wyszedł? Ej, niedobrze. Jak się kuskaluje, ty właśnie. 66. No to bez szału. Nie, AP sedgewanie naprawdę jest bez sensu. Totalnie bez sensu. Ale też przyszło mi przez myśl, jakby sedgewanie na topie zagrać w sumie? No bo ona tak... Nie za szybko czyści w tej dżungli. Ale może na topie, no bo te staki na topie byś wbijał, co nie? Tą pasywkę w miarę byś też ładował, jeśli tylko farmisz. Może to być jakaś rozpina. Dobra, zabijmy gościa. Oh shit. O, R-ka. Ech. No niezbyt, niezbyt. Szkoda, że ta Riven taka sfidowana przez Dariusa. Starałem się, czy to... Dzieje się to rooted? I tam było też stun i w ogóle. Czy to będzie normalne? Że to wchodzi do... Na PB? Może, taka zmiana. Może, może. Okej. Okay. Nie, to już jest koniec gry. A więc no pokazaliśmy wszystko, co zmienili. I wiecie już na przyszłość, jak wejdzie ta sedgewanie, żeby jej nie robić pod AP, tylko pod full tanka. I tyle, no, nie, no można już poddać sobie, no, nie ma sensu, żeby mnie po prostu bili i kopali. 9 killi zrobiłem, ale... Nic to w sumie nie wniosłem, ten damage... No nie, po prostu, żeby jej nie robić pod AP. Może po prostu trzeba ją... pod full tanka robić, ale jeśli będzie pod full tanka, to wydaje mi się, że są po prostu lepsze postacie. Tak myślę. No najwięcej wrażeń, to ciekawa sprawa. No nic, na tyle. Proszę dać znać w komentarzach, co myślicie, która lepsza sedgewani, jak się podoba itp. Dziękuję za obejrzenie, zapraszam na streamy, na inne filmy na YouTubie i życzę miłego dnia.